Przedsięwzięcie uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI jest warte ponad 33 miliony złotych. Przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ponad 12 milionów. Modernizacja istniejącej oczyszczalni była konieczna ze względu na jej stan techniczny. Wymagała nie tylko głębokiego remontu, ale przede wszystkim modernizacji ze względu na to, że była powodowana na początku lat 90. i już do końca nie spełniała tych warunków, jakie były postawione do realizacji. Tym bardziej, że przepustowość była około 800 metrów sześciennych, a w tej chwili mamy 1200 metrów sześciennych na dobę. Druga sprawa, przy okazji tej modernizacji udało się wyremontować budynek socjalno-techniczny wraz z zapleczem. Również cała modernizacja wewnątrz pomieszczeń z agregatami, innymi rzeczami związanymi bezpośrednio z oczyszczalnią ścieków praktycznie są nowe i myślę, że będą długo służyły lokalnemu społeczeństwu. Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków doprowadzi do zwiększenia liczby osób korzystających. Obecnie wydajność tej oczyszczalni jest większa. Można przyjąć ścieków, wcześniej mogliśmy przyjąć ścieków do 600 metrów sześciennych, obecnie do 1800 metrów sześciennych na dobę. Jest mechanizowana, skomputeryzowana, jest wygodniejsza do obsługi, przede wszystkim mniej hałaśliwa, a co najważniejsze, mieszkańcy naszej gminy mogą podłączać się do tej oczyszczalni, mogą być miejscowości, mogą być skanalizowane, co wpływa pozytywnie na nasze środowisko. Dzięki realizacji tego projektu w gminie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej, do której zostały przyłączone nowe miejscowości należące do gminy. Przy okazji tej inwestycji udało się zrealizować inwestycje na terenie Sołec, patrząc od Kolina, Kraśnica, Węglew, Kawnice z przejściem pod torami. Na drugą część Kawnic w kierunku Rosochy, następnie Spławie, Adamów z przejściem również pod torami i również ulicę Jagodową w Golinie. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutów ścieków nieoczyszczonych oraz poprawa standardu życia mieszkańców. To wszystko dzięki realizacji inwestycji. Mieszkańcy mają możliwość transportu tych ścieków, nie tylko tak jak do tej pory beczkami, asenizacyjnymi, ale rurami pocznymi, to jest jedna rzecz, druga sprawa, ekologia kłania się, trzecia sprawa związana jest z tą bardzo istotna, to jest ochrona środowiska, gdzie gmina Golina od dłuższego czasu postawiła na jakość również związaną z ochroną środowiska. W ramach tej rozbudowy wybudowano i zmodernizowano w sumie ponad 25 km sieci kanalizacyjnej.